Cześć, witam was bardzo gorąco na Time Attack Poland, na torze Jastrząb, a ja idę do bardzo ciekawego samochodu. Przed chwilą oglądałem pojedynek Hondy Civic z Nissanem GT-R. Oczywiście, kto mógł wygrać? Nikt inny jak Honda Civic, a dokładnie Tomek, który jest kierowcą tego bolidu. Cześć Tomku. Cześć. Siema. Siema. Pytanko, Honda Civic bardzo niepozorna, pakiet aerodynamiczny, wylot gorącego powietrza, dosłownie wszystko, wlot u góry, wielki spoiler, dyfuzor, płaska podłoga, podejrzewam to zaraz zobaczymy, ale ten dyfuzor jest olbrzymi, a podłoga spróbujemy zobaczyć, ale idealnie pod aerodynamikę. Łącznie z płaskimi bokami, które też redukują ciśnienie i tutaj łącznie z podcięciami, które też... O kurczę, nawet tu masz wszystko zasłonięte i jest tak obło, co powoduje, że to powietrze z podkuwy dostaje się szybciej, dzięki czemu możesz jechać szybciej i dzięki czemu pojazd jest naprawdę szybki. Powiedz proszę, wagę usłyszałem przed chwilą, 860 kg. 800, tak, 58 dokładnie wyszło, wow. Na pustym baku, bo jestem po dwóch sesjach. No tą masę dałoby się jeszcze zdjąć, ale chcę zostać w swojej klasie, także muszę mieć tutaj limit 850 kg, także... A jaka moc? Moc jest 265 koni. Kurczę, no można było powiedzieć, że niedużo całkiem, ale jeśli mogę tak się rozgościć troszeczkę... Wow, całkowicie pusto, fotel, tylko zespół przycisków, lewarek zmiany biegów, nawet zegarów nie ma. Jedziesz na czuja z temperaturami? Nie ma zegarów, nie ma obrotomierza, faktycznie jadę na czuja. Jeśli są jakieś problemy, to zapala mi się kontrolkę, którą jako jedyną mam, po prostu zjeżdżam. Nie wiem wtedy jaka jest awaria, ale muszę sprawdzić depo. A obrotomierza też nie ma, mam shift light i to mi wystarczy. I to wystarczy, okej. Okay. Ale zobaczcie, że to jest całkowicie puściutko. Jest sześciopunktowa klatka bezpieczeństwa, która nie jest za bardzo rozbudowana, ale no podejrzewam, że masa i jeszcze raz no masa. No to jest pod wyścigi samochód robiony, tak. Także ta klatka nie musi być aż tak rozbudowana jak na przykład w rajdach, tak? Zgadza się. Jeszcze co innego, bo zamykałem drzwi, zobaczcie, te drzwi są ultra lekkie, tu naprawdę nic absolutnie nie waży. Możemy zobaczyć, co jest pod maską? Mhm. No to chodźmy zobaczyć, co jest pod maską. Nie prezentuje się, to prawda. Lepiej pod maską. Ale szczerze nie widziałem jeszcze wcześniej pod maską. O kurcze. K20? K20. No teraz wyszedłem na znawcę. Ale zobaczcie, tu jest masa takich dodatków, które tylko i wyłącznie znajdziecie w samochodzie wyścigowym, bo chłodnica położona pod kątem po to, żeby zmieścić większy rdzeń. Stożek z zimnym powietrzem, który znajduje się gdzieś tam, jest dobrze rozwiązany, zasłonięte. Dopływ zimnego powietrza do układu hamulcowego. Gwint ISC, co tam też widać, regulowane górne wahacze. Ale widzę, że tutaj nie ma serii, chodzi dokładnie o te rury, które do fabrycznych nie należą. Także typowo pod motorsport, żeby usztywnić nadwozie i nawet masz akumulator motocyklowy. Dokładnie. Mam taki sam u siebie, dlatego też poznałem, że motocyklowy, stąd wiedziałem. No on jest ultra lekki, bo tak. To jest litowo-jonowy. Zgadza się. No coś niesamowitego, powiem wam szczerze. Tak lekkie auto, silnik też chyba troszkę bardziej ułożony pod kątem niż fabrycznie? Tak, no jest zmienione położenie silnika. No po to, żeby też półosie pracowały w takiej poprawnej pozycji. Okej, okay, bo auto masz mocno obniżone. Tak. Dlatego masz górne mocowanie również usunięte. I faktycznie to wygląda, no powiem szczerze, bardzo imponująco. I to jest fajne na Time Attacku, że taki Civic, który jest teoretycznie zwykłym Civiciem, praktycznie nie przypomina Civica, startuje na równo z Nissanem GT-R i zjada go. No to jest piękne. W związku z czym, no co, trzymam kciuki za następne sesje. Kapcie kleją w miarę, czy? Kapcie kleją, aczkolwiek dwa razy straciłem hamulec. Chodź.
Myślę też, że po prostu ABS trochę świruje, no ABS akurat w tym samochodzie jest. A, taki, no słyszałem, że ABS jest na wyścigach lepszy po prostu, bo ma większą wydajność niż bezpośredni klasyczny układ hamulcowy, w związku z czym. Dla mnie największy problem jest to, że może łatwo zniszczyć opony. Okay. Bez ABS. A no tak, bo przyblokujesz jeden blok i koniec. I opona może być do wyrzucenia. Tak, a taka opona to zazwyczaj grają tysiaka, więc tanio, zbyt tanio nie jest, a szkoda wywalić dwa klocki przez jeden błąd. Okej, słuchajcie, Time Attack Poland, idziemy dalej oglądać. Bardzo Ci dziękuję i trzymam kciuki za następne sesje, bo na Time Attacku liczy się najlepszy czas wykonany podczas całego dnia wyścigowego i zawodnicy nie rywalizują ze sobą bezpośrednio, tylko jeżdżą po to, żeby wyjeździć jak najlepszy czas. Dzięki piękne i widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Cześć!